Proszę powiedzieć, jak udało się przekonać przewoźników do otwierania połączeń właśnie z Wrocławia? Podstawowym elementem, który decydował o tym, że przewoźnicy zdecydowali się wybrać Wrocław, było to, że mamy potencjał, są chętni pasażerowie, mieszkańcy, którzy będą latać, oraz warunki, które zaproponowaliśmy przewoźnikom, a także infrastruktura portu, możliwość obsługi skutecznej. Poza tym jest jeszcze jeden istotny element, a mianowicie paliwo, które można kupić na lotnisku wrocławskim, nie pochodzi z Petrolotu, a więc monopolisty na rynku polskim, ale jest zakupowany przez nas u innego producenta, mianowicie w Lotosie. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził granicę portu. Co to oznacza w praktyce i kiedy możemy się spodziewać efektów tej decyzji? Należy powiedzieć, że można oczekiwać, że rozpoczęliśmy pierwszy krok na ścieżce do przejęcia terenu lotniska przez spółkę, czyli przez port lotniczy, jako że następnym krokiem może być i będzie, myślę, komunalizacja tego terenu, który należy do Skarbu Państwa na rzecz samorządu lokalnego, a więc najlepiej było, gdyby to był samorząd miejski. Kolejnym krokiem będzie, może być już wniesienie tego terenu jako aport przez samorząd lokalny do spółki Port Lotniczy S.A. i wówczas my staniemy się już nie tylko zarządzającym, ale również i właścicielem tego terenu. Jak układa się Państwa współpraca z Ryanairem? I czy sądzi Pan, że Ryanair otworzył Państwa bazę? Współpraca układa się dobrze, to znaczy my spełniamy wszelkie warunki. Podstawowym warunkiem Ryanaira była sprawna obsługa. Wiadomo, że samolot od chwili lądowania do startu ponownego mija 25 minut i w tym momencie trzeba zmieścić się z wyładowaniem bagażu, załadowaniem bagażu, wyładowaniem pasażerów, załadowaniem pasażerów oraz zaopatrzeniem w paliwo w tym samym czasie. Zawsze nam to się udaje, nie zdarzyło się jeszcze ani jedno opóźnienie z tego względu. Także mogę powiedzieć, że ta współpraca Ryanair jest zadowolona z naszej działalności. My natomiast jesteśmy zadowoleni, bo z kolei samoloty latają pełne, wypełnione praktycznie w okresie letnim w 100%, a więc ten ruch się rozwija, co jest korzyścią dla portu i oczywiście dla mieszkańców regionu naturalnie. Myślę, że o bazie w tej chwili jeszcze nie za wcześnie trochę mówić. Baza powstaje wówczas, kiedy jedna linia z danego punktu, danego portu obsługuje 5-6 połączeń i przynajmniej musi być oparta o 2-3 samoloty. W tej chwili myślimy o uruchomieniu kolejnych połączeń Ryanaira, czy to z końcem roku, czy na początku przyszłego roku. Natomiast jak to się rozwinie w roku 2006, ewentualnie 2007, no to jest jeszcze przed nami. W każdym razie rzeczywiście Wrocław jest jednym z portów lotniczych, o których Ryanair myśli o ewentualnej bazie. No, w końcu byliśmy w Polsce pierwsi, jeżeli chodzi o Ryanaira. Na jakim etapie są rozmowy z innymi przewoźnikami na temat uruchomienia nowych połączeń? Czy jest jakaś linia, która szczególnie interesuje się połączeniami z Wrocławiem? Państwo wiecie, ale w grudniu 16 i 17 grudnia ruszają 2 połączenia nowe, mianowicie do Dublina, czyli jak mówią Irlandczycy, bądź Dublina, jak mówią kontynentalni mieszkańcy, i do Mediolanu. Jeden i drugi kierunek będzie obsługiwany 3 razy w tygodniu. Także to jest już na te połączenia można bilety kupować, w tej chwili rezerwować. Natomiast jeżeli będzie to obsługiwane przez Central Wings, czyli spółkę córkę dzisiejszego naszego narodowego przewoźnika LOT, jeżeli te połączenia sprawdzą się, a mam nadzieję, że się sprawdzą, bo ruch w ogóle w Polsce rośnie i rośnie chęć latania i zainteresowanie tym, na wiosnę będziemy myśleli o uruchomieniu następnych połączeń obsługiwanych przez Central Wings i tak jak wspominałem, na pewno będą kolejne połączenia obsługiwane przez Ryanaira.